Witam serdecznie i zapraszam jako korepetytor online do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z Geretla, z ekonometrii, z etapu weryfikacji. Chciałam Wam sprawnie omówić test stabilności ocen parametrów strukturalnych KUSUM. Generalnie jak macie omówiony dowolny model i uznajecie go, że należy go już weryfikować, czyli sprawdzać jego jakość, spośród całego menu klikamy zakładkę testy, z listy rozwijanej wybieramy test KUSUM. Generuje się oczywiście i wykres, jak i całe podsumowanie tego modelu w formie oddzielnego okna. Te oba elementy możecie zamknąć, ale w modelu, który właśnie omawiacie, dopisane zostaną cztery linijki. Każda z nich coś mówi. W pierwszej musimy zauważyć, że wymieniona jest nazwa tego testu, że jest to test KUSUM na stabilność parametrów modelu. Wymieniona zostaje bardzo, że tak powiem, pomocnie, bardzo tak dla tych osób niezorientowanych, hipoteza zerowa, która zakłada brak zmian w parametrach. Potem w trzeciej linijce mamy wymienioną statystykę testu. Ona wynosi odpowiednio 0,342. Nie będziemy jej wykorzystywać, bo z linijki czwartej mamy wymienioną wartość P. I wartość P liczona jest przez program z automatu jako prawdopodobieństwo tego, że statystyka T o 30 stopniach swobody przekroczy w tym momencie otrzymano przez nas w poprzedniej linijce wartość statystyki testu. I wiemy, że ta wartość P jest wysoka, bo wynosi 0,734, przepraszam. I teraz, żeby w jak najprostszej wersji przeprowadzić ten test KUSUM, musimy na pewno wymienić nazwę tego testu. Potem w kolejności wymienić hipotezy testowe. Raz piszemy, że nie ma zmian w parametrach, potem w hipotezie alternatywnej piszemy jednak, że takie zmiany w parametrach zachodzą. Jest to zaprzeczenie hipotezy zerowej, ujęte wszystko słownie. Jeżeli u Was na uczelni wymieniane jest to w formie jakiejś symbolicznej, matematycznej, proszę jak najbardziej stosujecie ten zapis, który jest wymagany czy przez wykładowcę, czy przez ćwiczeniowca. W najprostszej wersji, takiej tylko, żeby ocenić stabilność ocen parametrów strukturalnych, możemy skorzystać z takiego zapisu słownego. Nie jest to w żaden sposób błędne, ale oczywiście kierujemy się tym, co wymaga od nas ćwiczeniowiec czy wykładowca. A więc, jeżeli w naszym przypadku konkretnym wartość P okazała się wyższa od poziomu istotności alfa równego 5%, to możemy stwierdzić, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, bo wartość P przekroczyła alfa. Nieważne jak bardzo przekroczyła, w jakim stopniu, o ile i jak wiele razy częściej, tak? Wiemy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówi, że nie ma zmian w parametrach, czyli że one nie będą podlegały żadnym zmianom. Jeżeli teraz nasza sytuacja by się zmieniła i odczytana wartość P z tego testu KUSUM tutaj na samym końcu wynosiłaby inną wartość, a ja tutaj zmieniłam na taką, żeby była niższa od 5%, czyli przyjętego poziomu istotności alfa, to decyzja weryfikacyjna już podlega zmianie, bo wartość P jednak jest mniejsza od 5%. Wówczas możemy stwierdzić, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, oczywiście na rzecz alternatywnej, czyli zmiany w parametrach jednak zachodzą. Ja kończę omawianie tego elementu. Był to element weryfikacji stabilności ocen parametrów strukturalnych testem KUSUM. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.